Dyrektor Urzędu Emigracyjnego, dr Bolesław Nakoniecznikow, w lecie 1929 roku przekonywał swoich kolegów z kół rządowych, że musimy wyjść z dotychczasowego zaścianka w dziedzinie polityki emigracyjnej i śmiało wypłynąć na dalekie i głębokie wody. Tego typu stwierdzenia zachęcały do ekspansji kolonialnej naszego kraju. I tą ekspansję podjęliśmy w latach 30.